Witajcie! Dzisiaj, słuchajcie, dotarła do mnie paczka, ale niestety nie mam opakowania i nie wiem, komu podziękować za to, ale domyślam się, że Seba miał mi coś takiego, obiecywał, że mi to wyśle. Taki zestaw zegarów, słuchajcie, one są uszkodzone, ale zobaczymy, co się da z nich zrobić. Świetna sprawa, zobaczcie, oryginalne Ursus, piękne rzeczy. Muszę tylko się tym zająć, jak będę miał chwilę wolną. Tutaj obrotomierz też Ursusa oryginalny. Zobaczymy, co mu dolega, co mu jest. Tutaj mamy następny zegarek, piękny Ursus. Zobaczymy, o co tu chodzi. W każdym razie bardzo dziękuję. Jeszcze dodatkowo stacyjka, słuchajcie. Do, nie wiem, do 60. Nowiutka. Świetna rzecz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Jestem po prostu mile zaskoczony, naprawdę. Bo nie spodziewałem się, znaczy rozmawialiśmy w sumie o tych zegarach, fajno, ale że jeszcze takie coś przyjdzie w prezencie, to nie wiedziałem. No i mamy tutaj oryginalna stacyjka z Lublina. Ta firma, już nie pamiętam, ile lat ona ma, ale ona tam zawsze była i być może mogła zmienić nazwę albo coś takiego, ale jest to stara, stara polska firma. Słuchajcie, no co, będziemy się zabierać oczywiście za remonty, ale widzicie, ile tych spraw na głowie człowiek ma, i te wyjazdy, i te powroty, i tu jakieś po prostu afery, jakieś niepotrzebne głupoty, co się potem odbijają czkawką niepotrzebnie. Ale mniejsza z tym, wracamy do swoich robót. Zetor czeka. Andrzej tam coś rzeźbi w polu z tym kultywatorem, czy z czym on tam jest. Przód mu podnosi, bo to za lekki ciągnik. No co, garaż do zrobienia, a człowiek sam, nie? Jeszcze ta 60 czerwona tutaj, bo okazało się, że była taka, że tam jest sprawa, nie wiem, czy to jest żer, czy to jest właśnie, jak piszecie, że to w żer jest, ale akurat taki, no chociaż możliwe, że akurat taki od obrączki, żeby tam pięknie było, szczelka wlazła, no. No nie wiem, w każdym razie jest coś takiego i też muszę Roberta ściągnąć, a on tutaj jest rozrywany na wszystkie strony świata i niedostępny właściwie, bo trzeba by do niego przyjść o 7 rano, a to jest no trochę nie tak. No ale przyjeżdżają w kamerę, zabierają gdzieś go na roboty i nie ma chłopa. Tak żeby chociaż na 5 minut coś podpowiedział, to byłoby fajnie. W każdym razie mam zegary, będę miał co robić w zimowe wieczory, także to sobie zostawiam. Stacyjka jak najbardziej przyda się, świetna rzecz, bo stacyjki to wiecie, dobra, niedobra, one lubią się tam po prostu psuć, ale fajnie, że jest. No i co? I jeszcze chciałem, korzystając z okazji, pozdrowić na zapas, że tak powiem, i podziękować, bo nie wiem, czy będę miał okazję, nie wiem, jakie tam będą warunki w nowej pracy. Krzyśka Jędryska. Z gór, naszego górola, hej, tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znalazł u siebie drugą oponę przednią do ciapka, do C325, no i będę miał, otrzymam ją albo, no powiedział, że albo wyślę w piątek, albo w przyszłym tygodniu, zobaczymy, więc mnie już na pewno nie będzie, nawet gdyby w piątek wyszła, to ja już będę gdzieś w kosmosie w robocie. Także coś takiego, no i fajnie, bo w tej chwili będę miał już dwie przednie opony w bardzo ładnym stanie do Ursusa C325 i jak wrócę, postaram się to szybko zmienić, te opony, tak żeby już były ładne, eleganckie, w oryginale, tak jak to ma wyglądać. No i powoli te wszystkie takie rzeczy, widzicie, tu trochę, tam trochę, bo w sumie naprawdę nie wiem, za co się zabrać. 60 chciałem skończyć, wyszła ten pierścionek, tam widzieliście pożarty takie i się zatrzymałem, bo nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. Tutaj Zetor, ten 46 rok, słuchajcie, no trzeba podnieść tą, kurczę, bladę tą półoś, może się za to jutro wezmę też, ale nie, tam jeszcze, no nie wiem, czy sobie poradzę, żeby to złożyć do kupy, bo tam jest luźne to wielkie koło takie zębate, spróbuję to jakoś zrobić, jeżeli się uda, świetnie, jestem w domu, zamiast uszczelki, bo tej uszczelki nie mam, zastosuję silikon, trudno, cieniutko go dam i będzie szczelne. Bo to chodzi o to tylko, żeby to było złapało, no i co, jak założę tamtą stronę tamtego koła, to się z kolei za to muszę zabrać, bo tą półoś muszę wywalić. Tutaj ta zielona to jest 46 i będzie w tej chwili komplet. I o to chodziło, żeby to było, żeby to były dwie jednakowe. Oczywiście gwiazda tak samo 46, bo ta co jest tam, to jest 50 rok, to nie pasuje. I tak powoli tutaj będę składał tego Zetora. Oczywiście najpierw się zajmę skrzynią, żeby tam się do przodu nie pchać. Skrzynią, jak już skrzynię złożę, przykręcę dekiel, już będę wiedział, że tam już jest wszystko na zicher zalane olejem i tak dalej, to wszystko, no to zamknę. Przykręcę, oczywiście zobaczymy jeszcze, fotel przykręcę do tego też oryginalny.
Następnie w kolejności pójdzie kolumna kierownicza tutaj z tym wąsem, ale kolumnę kierowniczą muszę zdemontować z innego zetora, bo mam, słuchajcie, tą 46 rok oryginalną tak samo, więc tutaj wpakuję to, będzie w komplecie. Silnik, brzytwa, więc nie ruszam. Jedno co, to będę musiał się zająć pompą wody, żeby ją tutaj sprawdzić, przesmarować i tak dalej, żeby to wszystko jeździło jak należy, żeby można było odpalić na luzie. Już z układem chłodzenia, miska, nic tam nie będę robił, znaczy tutaj zostaje tylko zawieszenie przednie, bo trzeba je zrobić tam, przetulejować i tak dalej, i możliwe, że właściwie zdejmę tą michę i pojadę do tokarza, dam mu to wszystko co mam do tego przodu, niech on po prostu to wszystko spasuje i tak będzie najlepiej. Kwestia tylko w tym, że nie wiem jak ten tokarz tam funkcjonuje, czy on jest, no bo widzicie, nie mam nawet czasu kiedy pójść i cokolwiek załatwić. No. Także z takich rzeczy. No i tyle, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Tu mam na zimowe wieczory od Seby. Potem jeszcze przyjdzie opona, to pojadę z dwiema oponami na wulkanizację. Druga ta opona przyjdzie od Krzyśka, także wszystko bardzo fajnie. Cieszę się i to tyle, taki króciutki filmik. Zobaczymy, może jeszcze korzystając z okazji, że będę w Polsce, może jeszcze nie za szybko spróbuję to zwolnić, te rzeczy po prostu poprzesuwam, które mi się uda, a które się nie uda, no to niestety będę musiał. Teraz jeszcze, słuchajcie, mi wyleciał komin, w sensie wyleciał komin, to znaczy po prostu jest popękany i to jest komin ceramiczny, jest popękany i w tej chwili też mam takie dodatkowe zadanie nieplanowane, które muszę przed zimą zrobić i ono właściwie zabiera mi najwięcej czasu, tam trochę pod kółem, nie będę wam tego pokazywał, bo i tam ciemno i tak w piwnicy i tak. Więc tam trochę pod kółem, trochę wydłubałem, okazało się, że wyczystka niestety jest ta sama, te same drzwiczki do wyczystki są do wymiany, one się już do niczego nie nadają, więc jutro pojadę kupić nowe, bo dzisiaj już sklepy zamknięte. I ten, pojadę kupić tą wyczystkę, zamontuję ją, mam już, kupiłem, myślałem, że to będzie na cegłach szamotowych, okazuje się, że jednak cegły nie będą mi potrzebne, no ale to się nie psuje, one się tam zawsze gdzieś tam kiedyś się je wykorzysta. Co jeszcze? No takie bieżące, słuchajcie, naprawy, to jakiś kran, to tam, to cieknie i tak dalej, po prostu, no to wszystko trzeba porobić w domu, bo samo się nie zrobi i wtedy te wszystkie ważne rzeczy takie traktorowe, czy w polu, to trzeba odłożyć, bo no bo nie starcza czasu. Jednakowoż w pole bardzo mi zależy, żeby w tym tygodniu pojechać i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Oczywiście zrobię relację, także zobaczycie, jak tam ten Orkan 60 po tej robocie sprzęgła. Aha, jeszcze została piła Ursusa do sprawdzenia. Tam któryś z was mówił, żeby zdjąć prowadnicę i łańcuch i na sucho ją na razie, znaczy na sucho, no bez łańcucha ją odpalić, żeby ona sobie pochodziła, żeby nie miała takiego ciężaru na początek i sobie niech pochodzi. Olej kupiłem do silnika, olej kupiłem do łańcucha, jeszcze muszę benzynę kupić, bo też przy kosiarce tu mi się skończyła. No widzicie, masa roboty różnego rodzaju, a człowiek sam i nie wiadomo w co ręce włożyć. Także zobaczymy po kolei, wszystko postaram się. Jeszcze raz pozdrawiam chłopaków, wszystkich sympatyków i wszystkich wrogów też pozdrawiam, niech wam będzie na zdrowie i w ogóle, żeby wam się dobrze i lekko żyło, żebyście sobie troszeczkę odpuścili i nie brali wszystkiego do siebie tak na serio, bo szkoda życia po prostu, sam czasami popełniam te błędy, cieszę się, sam dla siebie się cieszę, że potrafię się do tych błędów przyznać i wiem, że czasami się daje podnieść, ale słuchajcie, rzecz w tym, że ileż razy można po prostu słuchać jakiś taki bzdur, bo sam nie wiem, nie chce mi się naprawdę, widzicie, mam mnóstwo pracy, żeby się jakimiś głupotami jeszcze zajmować. To w każdym razie tyle, w razie co filmy będą teraz na bieżąco, postaram się wrzucać przynajmniej jeden dziennie, kto wie, może uda się i dwa. To tyle z dzisiejszego odcinka, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!